trudnym otoczeniu makroekonomicznym 2022 roku wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są tylko nieznacznie gorsze niż w analogicznym okresie minionego roku. W trzecim kwartale 2022 roku przychody wyniosły ponad 88 milionów złotych, co stanowi spadek o 2,4% rok do roku. Od początku roku spółki grupy GPW wygenerowały niemal 298 milionów złotych przychodów, czyli niecały punkt procentowy mniej aniżeli w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku. W trzecim kwartale osiągnęliśmy całkiem satysfakcjonujące wyniki. Wyniki te są bliskie konsensusu rynkowego. Przychody grupy ukształtowały się na poziomie ponad 88 milionów złotych. Jeżeli chodzi o przychody z rynku finansowego, odnotowaliśmy tam wzrost. Przychody z tytułu obrotu wzrosły nam o 7,5%. Szczególnie chciałbym podkreślić duży wzrost przychodów z obsługi derywatów. Tam mieliśmy dwukrotnie większy przychód niż w ubiegłym roku. Natomiast gorzej sytuacja wygląda na rynku towarowym, gdzie ze względu na zmiany regulacyjne, które następują w otoczeniu, mam tutaj na myśli przede wszystkim zniesienie obliga na handel energią elektryczną, ograniczenie obliga na handel gazem oraz ustawę wprowadzającą ceny maksymalne na rynku energii, maksymalne marże. No tam rynek już przewidywał zmianę modelu działalności i w związku z tym spadek na rynku towarowym osiągnął poziom ponad 17%, no co wpłynęło globalnie oczywiście na to, że przychody w trzecim kwartale w porównaniu rok do roku spadły nam o 2,4%. Na wynik grupy kapitałowej GPW w trzecim kwartale znaczący wpływ miał także odpis związany z aktualizacją wyceny spółki Bondspot. Inwestycje, które były planowane, konkretnie chodzi o projekt All2All, one zostały przesunięte w czasie, w związku z tym nastąpi również w późniejszym okresie będą generowane przychody. Z tego tytułu te przychody są dość znaczne i mimo dodatnich wyników Bondspotu, no, ten test przy wysokich stopach procentowych, wysokim średniowrażonym koszcie kapitału spowodował, że musieliśmy dokonać takiego odpisu. To jest zdarzenie, tak jak wspomniałem, jednorazowe, które nie wpływa na cash flow spółki. Te wszystkie zdarzenia razem, czyli spadek przychodów, wzrost kosztów i ten dodatkowy odpis, to spowodowało spadek EBITDA o 40% rok do roku. Natomiast w przypadku zysku netto ten spadek jest znacznie mniejszy. Zysk netto po trzecim kwartale to ponad 31 milionów złotych. Z kolei tutaj na to wpływ miały wyższe przychody z lokat w związku z wyższymi stopami procentowymi oraz wyższy udział w zyskach KDPW, który również zwiększył swoją rentowność. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 31 milionów 100 tysięcy złotych i było 13,5% niższy niż w analogicznym okresie 2021 roku. Od początku roku grupa kapitałowa GPW zarobiła na czysto ponad 107 milionów złotych, o 1/10 mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.